Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie podczas studium Pisma Świętego. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej, a tematem naszego dzisiejszego studium zatytułowanego Kolejne niedole proroka są rozdziały, które znajdują się w księdze proroka Jeremiasza. Zapraszam bardzo serdecznie. Wraz ze mną w studium Pisma Świętego udział wezmą dziś Renata, Grzegorz oraz Janusz. Ja na imię mam Piotr. Jako że otwieramy tą niezwykłą księgę, księgę Słowa Bożego, pragniemy zwrócić nasze serca do Boga w modlitwie, prosząc o Jego błogosławieństwo i uczynimy to razem z Grzegorzem. Dobry nasz Panie i Boże, pochylamy nasze czoła, by podziękować Tobie za dar Twojego Słowa, za bogactwo myśli, za bogactwo nadziei, za bogactwo wielu proroctw, które budują naszą wiarę. Dziękuję za doświadczenie ludzi, które mamy tam zawarte. Dziękuję za proroka Jeremiasza, który w tym trudnym czasie był posłany przez Ciebie, aby dać światło. Drogi Panie, wiele z tych myśli, które były wypowiedziane w tej księdze, chcemy dzisiaj na nowo otworzyć, przeczytać i podjąć próbę zrozumienia. Dotykaj naszych serc, bądź wśród nas i daj nam wiele mądrości, abyśmy podejmując tę próbę rozumienia, tak również starali się żyć. W Twoim najświętszym imieniu o to proszę. Amen. Otwieramy dzisiaj kolejne fragmenty, kolejne rozdziały księgi proroka Jeremiasza, aby sięgnąć do tych niezwykłych, ciekawych doświadczeń. Z jednej strony doświadczeń narodu, ludu Bożego, żyjącego w czasach proroka Jeremiasza, ale z drugiej strony właśnie, aby dzisiaj spojrzeć również na pewne bardzo osobiste przeżycia, bardzo osobiste doświadczenia człowieka, człowieka w pewnych zmaganiach, człowieka w pewnych duchowych, wewnętrznych walkach. Ale spróbujmy przenieść się, korzystając z tekstu Pisma Świętego w tamte czasy, spojrzeć nieco na ten krajobraz, na tą sytuację, która na co dzień dotykała życia proroka Jeremiasza. Jeżeli otworzymy 23 rozdział tej księgi i tam werset 14 i 15, bardzo proszę, Renato, przeczytanie tych słów. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. Toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Dziękuję. Opis pewnej sytuacji mającej miejsce w tamtych czasach. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden fragment Słowa Bożego przeczytali, zanim porozmawiamy, staramy się zrozumieć całą tą sytuację, zapisany w 5 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza i tam od 28 do 31 wersetu. Bardzo proszę. Są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego. Nie dbają o prawo, o sprawę sieroty, aby się im dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Dziękuję. Przeciwko jakiej sytuacji, jakim niegodziwościom, jakim postawom
występował prorok Jeremiasz natchniony przez Boga, który pozwalał mu zobaczyć i w pełni zrozumieć sytuację, w której się znajdował naród Boży? No mamy tutaj wymienionych wiele rzeczy, chociażby kwestie fałszywych proroków, którzy wskazują na Pana Boga z jednej strony, czy próbują wskazywać na Pana Boga, na pewną drogę, a w kraju dzieje się źle, jak mówi Pan. Rzeczy okropne, ohydne. Przede wszystkim te rzeczy, które niszczą społeczność między człowiekiem a bliźnim, a drugim człowiekiem. A to się przekłada także na te relacje człowiek-Pan Bóg. I myślę, że ta próba naprawienia przez Pana Boga tej niegodziwości zmierza do tego, aby naprawdę ten zalążek Boży był widoczny w drugim człowieku. I Pan Bóg, dokonując próby, powołując jakby Jeremiasza, ja to tak odbieram, bo z jednej strony mamy jednostkę, prawda, na której Pan Bóg się skupia, z drugiej strony mamy całą społeczność. I ten moment, w którym Jeremiasz jest posłany, to jest czas, kiedy te wyrzuty czy te uwagi kierowane są do całego narodu praktycznie. Trudno powiedzieć, czy byli tam ludzie sprawiedliwi. Nie mamy takich wzmianek w tej księdze. Pan Bóg ogólnie mówi o potrzebie nawrócenia. Pan Bóg mówi o potrzebie naprawy pewnych rzeczy, dlatego że dla samego człowieka to jest złe, już pomijając kwestie tych wartości bożych, kwestie moralności, tego szukania tej właściwej drogi, odkrywania tej woli Bożej w swoim życiu. I wydaje się to, co chyba jest najistotniejsze w tych dwóch wersetach, Pan Bóg nie karci tylko, Pan Bóg nie mówi, że jest źle, ale Pan Bóg daje drogę naprawy, Pan Bóg wskazuje właściwy kierunek. I to mnie zawsze ujmuje w tych Bożych księgach, w proroctwach, to mnie ujmuje, że Pan Bóg daje taką nadzieję, że jest szansa na naprawę. Myślę, że w dalszej części powiemy sobie, jaki był ten właśnie kierunek. Proszę. W 23 rozdziale Księgi Jeremiasza jest opisana bardzo tragiczna sytuacja Izraela. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy mieli strzec prawa Bożego i żyć zgodnie z Nim, tak naprawdę nie żyli. I wielką odpowiedzialność ponoszą nie tylko za siebie, ale za innych, bo oni byli stróżami prawa. Jeżeli człowiek, który jest oddany, powinien być oddany całkowicie służbie Panu Bogu, czyni bezprawie. W ten sposób w 14 wersecie jest napisane: utwierdza złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. W ten sposób utwierdza. I to jest dla nas przestrogą, byśmy my, jako ludzie, którzy czytają Biblię, byli dobrym wzorem dla innych, zachętą, bo na każdym, kto zna Boga, ciąży wielka odpowiedzialność i przywilej. Dziękuję. Proszę. Tak się zastanawiałem na początku nad tym kontekstem historycznym właśnie tej sytuacji. Pomyślałem sobie o Jeremiaszu. Czy to nie jest czasem tak, że ludzie tacy blisko Boga, święci, jakby nie czują, że cały świat jest taki, w cudzysłowie, gorszy, taki nienawrócony, grzeszny? Bo jak sobie przypomnę, kiedy następował proces mojego nawrócenia, to tak wszystko, nagle cały świat był taki właśnie, taki pogrążony w tym źle. I tak jak zacząłem to czytać, tak właśnie myślałem, czy Jeremiasz przypadkiem nie przesadza tutaj z tym, czy on tak właśnie nie widzi tego świata takim grzesznym, złym, a on jest takim człowiekiem Bożym, świętym. Ale ten 5 rozdział, który mówi o całym narodzie, o czym już wspomnieliśmy, że przekroczyli miarę złego, właśnie mówi jednak o tym, że nie, że cały naród ma problem, a jeszcze bardziej ci, którzy mieli być tym filarem całego narodu. Ciężko. Utwierdzają nawet we wszystkich, żeby się nie odwrócili od tego. To jest naprawdę tragedia. Jest to rzeczywiście dosyć przerażający opis, ale to nie tylko coś, o czym czytamy, iż miało miejsce w dawnych czasach. Rzeczywiście powinniśmy spojrzeć na te słowa
Również może zastanawiając się nad swoim życiem, czy przykład naszego życia sprawia, że ten przykład, ta postawa pomaga innym porzucać zło w swoim życiu, jest zachętą, aby szukać czegoś lepszego, aby szukać Boga w swoim życiu, aby podejmować decyzje, które są zgodne z Jego wolą, czy też nasza postawa, być może niewłaściwa w jakiś sposób, tak naprawdę może utwierdzać kogoś innego w jego postępowaniu. Może być w oczach danej osoby usprawiedliwieniem dla jego czynów. To, co jest niezwykłe w tych słowach, to to, że są to słowa Boga. Boga, który najlepiej zna stan ludzkiej duszy. I moglibyśmy powiedzieć, że są to słowa zdecydowanie napomnienia. Dlaczego Bóg napomina? Jaki jest cel napomnienia? Wspomniany rozdział 23, szczególnie ten początek tego rozdziału, zaczyna się słowami: biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska. Biada pasterzom. Bóg zwraca uwagę na wpływ. Już powiedzieliśmy o tym, prawda? Z jednej strony jest ta jednostka, ja to jeszcze raz wyartykułuję, a z drugiej strony jest społeczność. I Bóg mówi o tych owcach, które zostały, można powiedzieć, sprowadzone na manowce, tak kolokwializmem posługując się, które zostały, można powiedzieć, zwiedzione w pewnym sensie. I Bóg się o to po prostu upomina, Bóg ratuje. Bo patrząc z perspektywy tych tekstów, które przeczytaliśmy, to był taki czas. Naród zagubił się w cudzołóstwie, w tym źle, które rozmnożyło się, ale to jest bardzo istotne, że Bóg wyrzuca tym właśnie pasterzom, Bóg wyrzuca tym, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie tych ludzi do Boga, to, że oni nie tylko siebie sprowadzili na złą drogę, ale też innych ludzi. I teraz popatrzmy z perspektywy Pana Boga, jak to wygląda. Dzieci, które błądzą. Dzieci, które nie widzą właściwej drogi, które chodzą gdzieś we mgle. Bóg ich po prostu kocha, Bóg ich ratuje. Dlatego Bóg napomina. I wydaje mi się, że dzisiaj działa dokładnie tak samo. Bóg napomina. Czyli celem tego Bożego napomnienia nie jest próba wytknięcia czegokolwiek człowiekowi, ale pewnego rodzaju troska, aby człowiek dostrzegł, dojrzał tą sytuację swoją w tym Bożym spojrzeniu i aby mógł coś z tym zrobić. Pamiętajmy, że nie można prowadzić pewnego stylu życia, nie licząc się z jakimiś konsekwencjami. Bardzo zastanowiło mnie to ostatnie pytanie, które czytaliśmy w 5 rozdziale, w wersecie 31. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Przyjdzie taki czas, w którym będziecie musieli stanąć i zweryfikować swoje życie. Stanąć i poddać je Bożej ocenie. I co poczniecie, gdy skończy się ten czas, a nie wykorzystacie go na poprawienie swoich dróg, dróg swojego życia. Ale drodzy, pamiętajmy, że to Boże przesłanie, to Boże napomnienie kierowane było przez usta proroka Jeremiasza. I to niejednokrotnie prorok Jeremiasz był narażony na różnego rodzaju reakcje ze strony słuchających go. Jeżeli otworzymy Księgę Jeremiasza i rozdział 20, bardzo proszę o przeczytanie pierwszych 3 wersetów tego rozdziału. A kapłan Paszhur, syn Imera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa. I Paszhur kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuł w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. A gdy nazajutrz Paszhur uwolnił Jeremiasza z dybów, rzekł do niego Jeremiasz: nie dał ci Pan imienia Paszhur, lecz groza dookoła. Z jaką reakcją spotkały się słowa proroka Jeremiasza? Jeśli naród jest tak daleko i kapłani, przywódcy narodu Bożego są w tak zaawansowanym kłamstwie, gdy wręcz usiłują, żeby ludzie się nie odwrócili od tych swoich złych rzeczy, no to jaka może być reakcja? Przeszkadza. Jest jak ten gwóźdź
gdzieś tam bolec wbity, po prostu drażnią. Drażni. Prorok ich drażni. Dostrzeżmy tutaj historię dwóch osób. Z jednej strony Paszhur. Człowiek, który czytamy jest naczelnym nadzorcą w świątyni Pana. Pewien przywódca, jeden z przywódców. Ale ten przywódca, jak widać, w tak bardzo negatywny sposób traktuje Boże przesłanie, skierowane również do niego. To, co czyni prorokowi Jeremiaszowi, każąc go wychłostać, każąc go zakuć w dyby, jest pewnego rodzaju punktem w jego życiu, w którym wydaje się, że przekracza pewną granicę. To tak jest, że niejednokrotnie człowiek, idąc drogą zła, wydaje mu się, że jeszcze długo może tak iść i któregoś dnia może będzie mógł odwrócić swój los. Ale są takie momenty w życiu, takie wydarzenia, które tak bardzo mocno decydują o dalszych losach człowieka. Gdybyśmy czytali dalej fragment Słowa Bożego, kontynuując te słowa, czytamy, iż prorok Jeremiasz, mówiąc o przyszłości Paszhura, zwrócił uwagę na to, że on, jego rodzina, ten lud znajdą się daleko stąd, znajdą się w Babilonie, przekroczył pewną granicę. A teraz spójrzmy na drugą osobę tej historii, proroka Jeremiasza. Pomyślmy, postarajmy się wczuć, na ile to możliwe, w to, co mógł przeżywać. Jakie myśli mogły pojawiać się w jego sercu po takim doświadczeniu? Na pewno to nie było łatwe, bo od kogo, jak nie od nadzorcy w świątyni, mógł oczekiwać zrozumienia, a odebrał razy. To jest niesamowite, że człowiek może aż tak daleko zapędzić się w grzechu. Ja chciałabym wrócić jeszcze raz do 5 rozdziału Księgi Jeremiasza. W 31 wersecie jest napisane, że kapłani nauczają według własnego widzimisię. Aż dziwne, że człowiek, który jest poświęcony właśnie poznawaniu Boga, studium Biblii, może nauczać według własnego widzimisię. To jest niesamowite, ale wydaje mi się, że tylko wtedy dzieje się, gdy dany człowiek nie żyje według tego słowa. To wtedy zaczyna inaczej rozumieć Słowo Boże. I o tym też świadczy 28 werset tego samego rozdziału, gdzie jest napisane, że nie dbają o prawo. Jeżeli ktoś nie dba w swoim życiu i on powinien też dbać o prawo w narodzie izraelskim, tak? Jeżeli on nie dbał, no to prosta droga do tego, by nadwyrężyć prawo Boże. Dziękuję. Czy to jest wymarzone środowisko dla proroka? Mnie się przypomniało od razu taki moment, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni i zastał tam gwar, handlarzy w Domu Bożym. Po prostu zastał miejsce Boże nie takim, jakie być powinno. Z jaką reakcją się spotykamy, Pan Jezus? To po prostu serce mu niemalże łamało. I myślę, że to zresztą cały ten rozdział 23 jasno nam pokazuje. Prorokowi nie było łatwo. On zaczyna czuć się tutaj, jak jest takim jedynym człowiekiem, który, nie chcę użyć słowa sprawiedliwym, ale no wojującym z całym światem. Jakby on wychodzi tu jako ten jedyny, by walczyć z tym grzechem i na pewno nie jest mu łatwo. Dziś człowiek może przeżywać różne sytuacje, podobne do tych, o których czytamy. Możemy być tymi, którzy jesteśmy napominani, którzy są napominani. Możemy słyszeć słowa, które dotykają gdzieś głęboko naszych serc, które pokazują, że coś powinniśmy zmienić w naszym życiu. Jak powinniśmy wtedy reagować? Ale możemy również być w sytuacji, gdzie przekazujemy Boże Słowo, które w jakiś sposób dotyka czyjegoś serca, napomina. Ktoś może przyjąć to napomnienie, podziękować nam nawet, ale może potraktować nas jak wroga. Tak został potraktowany
Jeremiasz. Jeżeli otworzymy 20 rozdział Księgi Jeremiasza i 7 werset, to właśnie po tym doświadczeniu, gdy został wychłostany, został zakuty w dyby, gdy chociaż następnego dnia uwolniony i co naprawdę niezwykłe, ta sytuacja nie wpłynęła na to, aby zmienił swoje przesłanie. On nadal był wierny temu, co mówi Bóg, ale odkrywa trochę przed nami swoje serce, odkrywa to, co przeżywa. I przeczytajmy proszę 7 i 8 werset tego 20 rozdziału Księgi Jeremiasza. Bardzo proszę, Grzegorzu. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie, gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać. Gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. Dziękuję bardzo. Prorok odkrywa tutaj przed nami serce, opowiadając o swoim doświadczeniu. Jak czuje się? Co przeżywa? Bardzo zniechęcenie. No po prostu zniechęcenie. Widzimy to w dalszych wersetach. On postanawia przestać mówić w Bożym imieniu, tak? Jakby, no spróbuję przestać mówić, bo ileż można tego znieść, mówiąc tak po ludzku. On jest po prostu też człowiekiem, nie tyle prorokiem, jest człowiekiem. Człowiek jest poddany emocjom, środowisku, wszystkiemu, co dookoła go otacza. I powiedziałbym, ma prawo się zniechęcić, ale jednak no, to Słowo Boże, które jest w nim i mieszka w nim, i ta relacja z Bogiem, jego osobista, no powoduje, że on nie może przestać. To wciąż w nim żyje. Pali się ten ogień, żeby mówić, żeby nie przestawać, bo no, ten naród jest, tak jak mówiliśmy, niestety w złej sytuacji. Ciężko jest prorokować, ciężko mówić o trudnych sprawach. Nikt nie chce słuchać nagany ani złego poselstwa. Ale jednak, jeżeli nie zostanie to wypowiedziane, jeżeli Bóg tak chce, to jesteśmy odpowiedzialni za drugą osobę. To nie jest łatwe, ale to jest konieczne, bo jedni drugich jesteśmy stróżami. Stróż to taka osoba, która pilnuje czegoś dobra. Nie chce krzywdy, ale chce ochronić. Więc jeżeli w naszym sercu są tak dobre uczucia i takie naprawdę szczere pragnienia, żeby kogoś ochronić przed upadkiem, przed złą drogą, to my musimy mówić. To nie jest łatwe, bo częściej osoby odwracają się, gdy usłyszą coś negatywnego, ale my musimy próbować ratować, dlatego że jest napisane, że co będzie później, tak? Jak w Jeremiasza czytałeś. Mamy tutaj człowieka, który, proroka Jeremiasza, który pełni Bożą wolę. I na pewno oczekiwałby, aby wiele osób może powiedziało, dziękujemy ci za to słowo. Ono dobrze wpływa na nasze życie. To nam pomaga. Ale być może tak niewiele jest takich osób, a raczej więcej tych, którzy reagują bardzo negatywnie, że aż prorok, skarżąc się przed Bogiem, mówi, gdy otwieram usta, to o czym muszę mówić? Gwałt i zniszczenie. To przesłanie, które mam, jest tylko przesłaniem napomnienia. Ono dlatego może tak trudno przyjmowane jest przez wielu. Potrzebuję pocieszenia, potrzebuję zachęty. Jakiś czas temu byłem w pewnym domu. Na ścianie tego domu znajdowało się bardzo wiele obrazów. Były to obrazy, które były ręcznie wyszyte. Bardzo pracochłonne to było działanie. Piękne obrazy, ręcznie wyszywane, piękne widoki. Stojąc, pomyślałem, gdyby tak odwrócić wszystkie te obrazy i powiesić na ścianie drugą stroną na zewnątrz, co można by było zobaczyć? Jaki obraz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, moglibyśmy zobaczyć? Co by tam było? Pewna plątanina, nitek, supełków, coś, co przypomina całkowity chaos, bezwład.
Pomyślałem, być może niejednokrotnie jest tak, że gdy oddajemy swoje życie w Boże ręce, tak jak uczynił to też prorok Jeremiasz, Bóg wyszywa tą drogę naszego życia i patrząc na nie ze swojej perspektywy, widzi ten dobry, właściwy, piękny obraz, że prowadzi nas tak, jak chce, najlepszą drogą. Ale często my widzimy tylko tą drugą stronę. Patrzymy na swoje życie i być może Jeremiasz przeżywa taką chwilę, kiedy widział właśnie taką plątaninę wszystkiego, kiedy nie potrafił zrozumieć, dlaczego i otwiera swoje serce, skarży się przed Bogiem. Dochodzi nawet do takiej chwili, kiedy, przeczytajmy werset 9, jakie myśli wypełniły jego serce. Bardzo proszę. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Jakie myśli wypełniły serce proroka Jeremiasza? Bardzo proszę. Myśli o tym, żeby nie wspominać już o Bogu, nie wspominać o tym, co Bóg jakby nakazał mu mówić ludowi, ale powiem szczerze, że gdy patrzę na tę właśnie księgę, bo to jedna z moich ulubionych ksiąg, to w niesamowity sposób pewne teksty przemawiają do mnie i mnie dotykają tak głęboko. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy poselstwo, a z drugiej strony mamy życie proroka, mamy jego zmagania. Weźmy pod uwagę, że ciężar, który dźwigał, to było naprawdę wielkie brzemię. Ten lud, ja troszkę na usprawiedliwienie tego ludu powiem może jedną rzecz. Przypomnijmy sobie, co oni mogli wspominać. Wielkiego Boga, który wyprowadza lud izraelski z Egiptu. 100 lat wcześniej Hiskiasz uprosił Boga, żeby Asyryjczyków podkonał pod Jerozolimą. I tu mamy takie wydarzenie, kiedy nagle prorok zaczyna głosić, że ja was nie wyzwolę, ale poślę was w niewolę. Złe w tym wszystkim było to, że ci ludzie nie zrobili kroku ku dobremu. Bo Pan Bóg mówi o kradzieżach, o cudzołóstwie, mówi o kapłanach, którzy źle postępują. To było złe. No i mamy w tym wszystkim proroka, który głosi te niepopularne poselstwo. Serce w nim troszkę zamierało. Ja pozwolę sobie na pewną myśl z 12 rozdziału. Przepiękny tekst. Pierwszy werset z 12 rozdziału Księgi Jeremiasza. Następnie trzeci. Panie, Ty będziesz miał słuszność, chociażbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Wiersz trzeci. Lecz, Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Bardzo mi się to podoba, że Jeremiasz chce z Panem Bogiem szczerze porozmawiać. Prawda? Czuje ból w sercu i mówi Panu Bogu o tym. Z jednej strony widzimy zmagania tego Jeremiasza, tego proroka posłanego z tym trudnym poselstwem. Z drugiej strony ten trud w przyjęciu tego poselstwa, bardzo trudnego. Dziękuję bardzo. To, co powiedział Jeremiasz, Panie, Ty wiesz, że moje serce jest przy Tobie, że Ciebie kocham. To pewnie to nie pozwoliło mu zrealizować tej myśli, która powstała. Pomyślałem, nie wspomnę już o Nim. Nie wspomnę już o Bogu. Nie wspomnę już o tym, co kładzie mi na serce, abym przekazywał dalej. I kiedy tylko tak pomyślał, czytamy, że to było w moim sercu, jak napisze, jak ogień płonący zamknięty w moich kościach. Taki plastyczny obraz, który pokazuje nam, że ten człowiek nie może inaczej. Nie dlatego, że nie wolno mu. On może odejść od Boga. On może zostawić Boga. Może zostawić służbę dla Niego, ale on nie może odejść, bo ta miłość, którą ma do Boga, sprawia, że pomimo tego osobistego cierpienia, które przeżywa, chce być wierny przesłaniu, które głosi, chce być wierny powołaniu, do którego skierował go Bóg. Mimo, że w tej skardze również i takie słowa się pojawiają. Spójrzmy, jesteśmy w tym 20 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza i przeczytajmy proszę werset 14. Bardzo proszę.
Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym mnie porodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony. I jeszcze werset 18. Po cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki i swoje dni trawić w hańbie. Kiedy człowiek wypowiada tak niezwykłe, przerażające, trudne słowa? Dziś moglibyśmy powiedzieć, że człowiek, który jest w depresji. Człowiek, który nie widzi sensu, nie widzi nadziei i człowiek, który jest osamotniony, zrozpaczony. Tak, ta skarga, którą kieruje Jeremiasz, jest między innymi związana z tym, że spoglądając na swoje życie, zaczyna w tym momencie swojej historii dostrzegać tak wiele negatywnych okoliczności, które go dotykają. Tak bardzo człowiek niejednokrotnie potrzebuje na tej trudnej ludzkiej wędrówce takich słów zachęty, takich słów pocieszenia, wsparcia. I mimo, że prorok Jeremiasz jest człowiekiem, który ufa Bogu, który wierzy, że Boże obietnice w jego życiu również spełniają się, to niejednokrotnie przez łzy, przez znój, przez trud łatwiej w taki namacalny sposób doznać tej pomocy, która jest blisko, która jest od drugiego człowieka, tego dotyku, tego wsparcia, tej zachęty, niż przez wiarę sięgnąć do Boga, który przecież tak naprawdę był tak blisko Jeremiasza i który przeżywał razem z nim te udręki. Pismo Święte jest niezwykłą księgą. Pokazuje człowieka takim, jakim on jest naprawdę. W jego wielkich chwilach, chwilach wiary, ale również w chwilach takich jak ta, gdy spotykamy proroka jako człowieka, który czuje się osamotniony, przygnębiony, któremu po prostu jest trudno. Możemy odnaleźć może w takich sytuacjach również siebie i w podobny sposób szukać wsparcia, pomocy, zachęty, wyjścia z takiej sytuacji. Słowa, o których wspominaliśmy, mówimy o tej udręce proroka, o jego cierpieniu, o tym ciężarze, który mu towarzyszy, te słowa korespondują mi z tym, co Jezus przeżywał w Getsemane. Jeremiasz nie mógł nic więcej zrobić. Jezus mógł złożyć życie. I zwróćmy uwagę, jak ten 9 wiersz 20 rozdziału, który już w zasadzie czytaliśmy, nawiązuje do tych myśli, które wypowiada Jezus. Zabierz ode mnie ten kielich, ale niech się dzieje Twoja wola. Jeremiasz mówi, może nie podobnie, ale te myśli zmierzają w tym kierunku, że on nie mógł tego zatrzymać w sobie. I wydaje mi się, że gdyby były jakieś owoce widoczne nawrócenia, gdyby widać było, że przynosi te efekty, to co Jeremiasz głosił, to z pewnością ten prorok inaczej w tym akurat punkcie, w tym etapie swojego życia prawdopodobnie kierowałby słowa modlitwy do Pana Boga. To by były pewnie inne słowa. Ale nie widać tych efektów. Wiemy, co się później stało, jak to całe wydarzenie przebiegało dalej, jak jego kolejne myśli przekazywane od Boga były odrzucane, jak ten człowiek był traktowany. Dlatego widać też dramat tego właśnie proroka. Z jednej strony Pan Bóg się mozoli, z drugiej strony wkłada ten ciężar na proroka, który czuje ten ciężar w taki sposób przygniatający go wręcz do ziemi i nie widać tego owoców, prawda? Naprawdę było to przekleństwo, można powiedzieć, z jednej strony, ale coś, co w tej księdze jest dla mnie bardzo istotne. Pan Bóg mówi o trudnych rzeczach. I gdy trzeba, ja wiem na pewno, czytając te słowa, że jeśli trzeba, to będzie mnie ratował i powie o trudnych rzeczach, kierując je do mnie. Jest jeszcze jeden fragment z księgi proroka Jeremiasza, który podczas naszego studium pragniemy przeczytać. To 18 rozdział. 18 rozdział i dwa wersety. Werset 7 i 8 i może jeszcze za chwilkę werset 11. Bardzo proszę o przeczytanie. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła,
które zamierzałem mu uczynić. I werset 11. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu. Tak mówi Pan. Oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Dziękuję bardzo. To przesłanie, które prorok przekazywał w imieniu Boga, chociaż często było związane z napomnieniem, często było takim przerażającym nawet dla człowieka przesłaniem, to słowa, które przeczytaliśmy przed chwilką, pokazują to Boże pragnienie, to ogromne Boże pragnienie, aby sytuacja tych, ku którym kieruje słowa napomnienia, uległa zmianie. Pokazuje to Boże pragnienie ratowania człowieka. Jak czytamy, Bóg mówi, grożę królestwu, że ze względu na to, jak złymi drogami podążają, co zrobię? Zniszczę je, ale to nie jest moje pragnienie. Co proponuje Bóg? Żeby się wrócili ze złej drogi. Tak. Bóg mówi, jeżeli tylko to moje pragnienie ratowania, przebaczenia spotka się z odzewem serca, z tym pragnieniem ludzkiego serca, aby również zmienić coś w życiu, Bóg mówi, pożałuję tego, co zamierzałem uczynić. I przebaczę, bo Bóg jest kimś, kto jest tak hojny w miłosierdziu, tak hojny w przebaczaniu. I ten apel, który znajdujemy w tych słowach, zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Chciałbym podkreślić w tych słowach słowo każdy. Ponieważ w takim przesłaniu jest ogrom nadziei. Dla kogo? Dla nas. Dla wszystkich. Dla nas, dla wszystkich, dla każdego. Człowiek może znaleźć się w różnym momencie życia. Być może nieraz powinien przyjąć wiele słów napomnienia, ale zawsze, gdy Pan Bóg napomina, gdy Pan Bóg przekonuje o grzechu, to zawsze z nadzieją. Zawsze, aby podać rękę, aby podnieść, aby zachęcić do wspólnej wędrówki z Nim drogą lepszą, drogą szczęśliwszą. Zawróćcie, mówi Bóg, każdy. Jego serce otwarte jest dla każdego. Bardzo proszę. To jest niesamowite, że człowiek może się zniechęcić, człowiek może upaść, może zrezygnować, ale nigdy Bóg. I to, że gdy Bóg ciągle posyła może kogoś do mnie, to znaczy, że Bóg kocha, to znaczy, że widzi nadzieję i to jest dobre poselstwo. Pomimo, może czasem jest to trudne, ale to jest dobre poselstwo, bo to jest dla nas. To jest dla nas ratunkiem. I naprawdę ja jestem wdzięczna Bogu, że Bóg jest tak cudowny, że On nie załamuje się, nie zniechęca, ciągle wierzy w człowieka i ciągle pomaga. I dopóki człowiek żyje, zawsze jest nadzieja. To, takiego Boga mieć to jest największy skarb. Drodzy, gdybyście mieli jedną najważniejszą myśl z naszego studium Słowa Bożego, która szczególnie została w waszych sercach, którą szczególnie chcielibyście podkreślić, wypowiedzieć, jaka byłaby to myśl? Grzegorzu. A tych myśli jest bardzo dużo, ale myślę, że taka szczególna myśl, która została mi w głowie, ponieważ próbuję sobie wyobrazić ten czas, w którym żył Jeremiasz. Gdzieś tam na wzgórzu była świątynia, do której wielu ludzi przychodziło, aby chwalić Pana Boga, aby oddawać Mu cześć. I Pan Bóg posyła proroka. Myślę, że to, co najbardziej mnie ujmuje w Księdze Jeremiasza, to to, że Pan Bóg właśnie potrafi mówić czasami trudne słowa. One są potrzebne, ale one są potrzebne dla nas, po to, żeby naprawić pewne relacje z nami. Prawda? I Bóg się, jak Renata słusznie powiedziała, nigdy nie podda i zrobi wszystko,
Ale to, co najważniejsze w tym wszystkim, wydaje mi się, to, że Pan Bóg wskazuje drogę. Że nie mówi tylko, że jest źle, ale wskazuje drogę wyjścia. Jak dobrze mieć jak najwięcej przyjaciół, którzy są szczerzy i oddani Panu Bogu i którym zależy na mnie. Tytuł naszego studium dzisiaj brzmiał Kolejne niedole proroka. Ale gdy czytamy te słowa, gdy czytaliśmy je wspólnie, myślałem również, przecież te niedole proroka tak naprawdę były niedolą Pana Boga. Boga, który przeżywał razem z prorokiem jego trudne chwile. Boga, który przeżywał razem z ludźmi, którzy byli mu bliscy. Boga, który, gdy to przesłanie jego miłości było odrzucane, również przeżywał niedolę. Ale tego, który pomimo często niechętnych reakcji ludzkich wychodził z tym przesłaniem: zawróćcie. Zawróćcie, oto jestem, czekam, aby poprowadzić was dalej. Możemy podziękować Bogu w modlitwie za to, że dziś również, bez względu na to, w jakim miejscu czasami znajdzie się człowiek, jest zawsze możliwość, żeby zwrócić swoje serce do Boga, aby coś się zmieniło, a z Nim zawsze ta zmiana jest na lepsze. Podziękujmy Bogu w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to rozważanie, które było naszym udziałem, za te trudne chwile, których mogliśmy razem z prorokiem Jeremiaszem doświadczyć. Kiedy myślimy o tej sytuacji, Panie, pomóż nam w trudnych sytuacjach, gdy nie jest łatwo głosić Twoje słowo i być może, jeśli tego chcesz, napominać innych, ale pomóż też nam samym być świętymi i sprawiedliwymi, blisko Ciebie żyjącymi, aby Twoje słowo i Twoja wola mogły się wypełniać, aby Twój lud był gotowy, by być blisko Ciebie. Amen. Amen. Drodzy, serdecznie dziękuję Wam za udział w studium Słowa Bożego. Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy przeżyli ten czas razem z nami. Chciałbym jednocześnie zaprosić serdecznie na kolejne studium, gdzie następne rozdziały z księgi proroka Jeremiasza, tym razem pod wspólnym tytułem Symboliczne czyny, będą jego tematem. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.